Witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Zagrajmy w Dead Island. No i będziemy teraz zaknypcać z tymi wszystkimi soczkami, które zdobyliśmy. Mamy tutaj cały wagon w poprzedniej misji, zdobyliśmy podstępnie. O, patrzcie, drzwi się przed nami otwierają. Elegancko. Dobra, ciekawe i do tego będziemy musieli przenieść. Tutaj trzeba postawić dwie sztuki, tak? No dobra, to jedno już położyliśmy. Teraz bieg, ulepszymy sobie ekwipunek. Ja to przewinę znowu, żeby was nie nudzić. Okej, już skończyliśmy ulepszać. Teraz musimy zdobyć jeszcze jeden karton soczków. Gdzie ty się schowałeś, kartonie? Nie, on będzie na tym wozie, co żeśmy go zostawili tutaj. O, jak pięknie parkuje. Przecudownie. Przezachwycająco. Ja bym chciał sobie tam podjechać, ale nie wiem, czy damy radę. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Jeszcze mamy spory obszar mapy nieodkryty tutaj. No tędy nie wjedziemy niestety. Podjedźmy sobie może. Aha, bo my mamy tylko jeden ten soczek na razie. Dobra, sojki. To musimy jechać po następne. Mi się popieprzyło, myślałem, że ich więcej mamy. Dobra, musimy zombie. Nie wejdziesz. You shall not pass. Aj, klepiemy mocno. O kurde, ten nas uderzył. Myślałem, że się przewróci. Ale dobra. Mamy cały zestaw kluczy, łomów i takich tam do siania pogromu. No dobra. Znowu tu musimy wejść, naprawdę. O, teraz przejdziemy tędy, a tu jest skrzynia z itemkiem. Ale nie chcę kastetów. Nie. Co to nie? Dobra. Zaraz wbijamy na chatę. Wbiliśmy na chatę. Pogadajmy. Damy całą wodę, jaką mamy i niech się cieszy. Niech nam da dużo doświadczenia i trochę hajsu. Dobra. Możemy stąd uciekać do naszej prozajebistej fury. A może nie, może z buta się przejdziemy, nie wiem. Albo weźmiemy ten samochód, ja tak fajnie jeżdżę. Patrzcie, jak zaparkowałem się, oparłem o ten rozbity samochód, żeby się nasz oczywiście nie sturlał, bo mógł mu, nie wiem, ręczny na przykład nie działać. O, teraz jak pięknie wyjeżdżam z parkingu tutaj, nie wiem, ciężko, wiecie. O, coś ruszyło. Tak, to jest to, co ja chciałem zrobić. To musimy kogoś z zewnątrz klapnąć. Szkoda, że nikt tego nie obserwuje. Ani ja nie mogę oddalić kamery, żeby z dala to zobaczyć. No ale dobra.
Już wyjechaliśmy, udało się nam uwolnić spod trzasku. Patrzcie, jak teraz zasuwam fajnie. Jeb. Nie no, ta jazda moja jest naprawdę okropna. No co tych za... O, serio? Myślałem, że auto bagaże się nie zatrzyma. Tędy przejedziemy. Okej, fajnie jest. To było mocne. Tu jeszcze nas nie było chyba. Jest, było tam trochę zombiaków. I musimy dojechać nową ścieżką, nową drogą, mianowicie tam. Kto potrzebuje pomocy? Już się cofam, już jadę z pomocą. Co jest, kurwa? Nie no, dobra, co chce pani ode mnie? The lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. You have to help me get him out, please. Yeah, okay. Oh, thank you. Quickly, over here. No patrzcie, zatrzasnął się w samochodzie i nie chce wyjść. Musi mu w pierdol spuścić chyba. Żeby się ruszył. No, już uwolniony. No to misja zakończona, tak? Możemy iść. Już hajs dacie nam. Pieniądze grube. Co się dzieje? Coś nas atakuje? Okej. Okay. Teraz w takiego tego. Baseballista się zapewnimy. Jo, o! Leci piłeczka. Jak odleciał przecież. Nie myślałem, że on aż tak odleci. Jeszcze dwoje idzie. Jeden ma gaz. Nie, myślałem. Widziałem jakiś butli cień, nie wiem gdzie. Okej, okay, jeszcze tu. I serio latają strasznie. Kijak jest fajny, podoba mi się. Musimy uwolnić go. Dobra, teraz już wyjdziesz. Jak oni tu jechali, że kurde na dachu wylądowali, ja pierdolę, co za cipy. No pewnie, że będzie dobrze, bo już mu pomogliśmy. Teraz daj nam nagrodę. O, jeszcze w bagażniku coś jest. Łom tam nie chce takiego łomu. Koktajl Mołotowa. Nie, kurde, szkoda by było wyrzucać. Średnia apteczka. Mogę wziąć? Zamiast kija, taki deal. To nie chcę takiej apteczki, chyba. Albo i tak, uleczmy się i weźmiemy kij. No jestem geniuszem zła. Co my tu mamy? Co by sobie wybrać? Wybierzemy sobie taki mały kluczyk. I tutaj widzę, że coś jest. Wieża ratowników, czyli tak jak zwykle na takich mapach. No dobra, zakończmy ten odcinek tutaj. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.